Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i ostatnio działo się naprawdę dużo w temacie Halo Infinite, czyli no wiadomo, targi E3, te cyfrowe targi E3 z wiadomych powodów musiały się odbyć w ten sposób i dostaliśmy update, aktualizację, nowe informacje na temat tego, w jakim stanie jest ta przeklęta odsłona Halo, na którą będziemy czekać 6 przeklętych lat. Tak, wciąż się nie mogę z tym pogodzić. No cóż, trochę żałuję, że nie można było w to zagrać już na premierę Xboxa Series X, ale no dobra, było w co grać przez ten czas, więc wzięliśmy sobie trochę na wstrzymanie, może podejdziemy na świeżo do tej odsłony i no i niestety było to związane z jakimś takim brakiem entuzjazmu i utratą pasji do robienia czegokolwiek dalej związanego z Halo, bo naprawdę była cisza. Jeżeli przypomnicie sobie kiedyś, co się działo na tym kanale, no to non-stop były nowe rzeczy, książki, komiksy, figurki. No nie mówiąc o tym, że gry miały zwyczaj wychodzić praktycznie co roku, duże, małe, było tego sporo i było o czym mówić. Tak, teraz jest naprawdę wielka posucha i oby Halo Infinite trochę to zmieniło. Chociaż zapowiadane 10-letnie wsparcie trochę tak przeczy tym wszystkim przewidywaniom i temu optymizmowi. No ale tak jak powiedziałem, wszystko się jeszcze okaże i dzisiaj sobie pomówimy o multi. Multi zostało pokazane bardzo bardzo szczegółowo, to by było złe określenie, ale zostało przedstawione, jak będzie wyglądać, wiemy bardzo dużo rzeczy. No nie było kampanii niestety, chociaż są już porównania do tego filmu, który był i był bardzo żenujący, po prostu zrobienie klona Cortany to jest najgorsze, co mogli zrobić i zaczynam powoli stawiać kreskę na tej odsłonie naszej ulubionej serii gier, no ale powtarzam kolejny raz, jeszcze się wszystko okaże, może mnie zaskoczą, może to będzie naprawdę niesamowite. Więc byłoby fajnie. Są porównania grafiki, z tym, że ja trochę nie chciałbym na nich polegać, bo mam naprawdę duży problem w obecnych czasach z odróżnieniem, co jest grafiką z gry na silniku, a co jest renderowaną cutscenką, bo one są na naprawdę wysokim poziomie, więc mam ciągle wrażenie, że ktoś porównuje cutscenkę sprzed roku z cutscenkę na silniku sprzed roku z cutscenką renderowaną z tego roku. Więc tutaj się nie będę wypowiadał, jak to wszystko wyszło, no ale gdzieś tam jest pozytywny odbiór. Więc no przejdziemy może do tematu multiplayera, który był bardzo wyraźnie, był ciekawie zaprezentowany. No i niestety nie mam warunków, żeby tutaj zrobić jakieś fikuśne wideo, więc zobaczycie po prostu kompilację tego, co nam pokazano przy okazji przedstawienia multiplayera Halo Infinite. Ja tutaj odpalam sobie film i sobie przejdziemy przez to, co zostało pokazane. No więc najważniejsza informacja związana z multi Halo Infinite jest taka, że multiplayer będzie darmowy. W pewnych kręgach mówi się, że całe Halo Infinite będzie darmowe, bo wiecie, Game Pass. Ale jednak nie lubię tego za bardzo określenia, więc na pewno będzie to dostępne do bardzo dużej rzeszy, dla bardzo dużej rzeszy ludzi na trzech platformach, w Game Passie, plus jeszcze darmowe. Niedawno Xbox przeszedł całkowicie na porzucenie wymagania Golda do grania w gry free to play. I to jest coś, co powinni zrobić dawno temu i w ogóle na początku, ale no jakoś tak wyszło, że jest jak jest. Więc dobra, zerknijmy sobie na ten multi. Mam lekkie obawy, że to będzie free to play, bo chyba żadna duża gra AAA nie zrobiła jeszcze czegoś takiego, że multi będzie całkowicie osobno. No ale wszystko się okaże, aby to było równie wysoko jakościowy produkt jak zawsze. Tutaj mamy Josepha Statena, to jest w ogóle ciekawe, to jest gość, który dawno temu robił pierwszą odsłonę Halo, razem z kolegą, którego nazwisko mi już wyleciało z głowy, ale w międzyczasie wrócił do robienia Halo, więc nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla serii, czy to jest zła wiadomość dla niego, że nie potrafi ze swoim życiem pójść dalej. No ale cóż, mamy Halo Infinite, zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. Oczywiście będzie wydane w tym obecnym, popularnym systemie, gdzie będziemy mieli przepustkę, karnet bojowy, czyli że dodatkowe levelowanie, gdzie dostaniemy rzeczy kosmetyczne, coś co kiedyś było przedstawiane w formie mikrotransakcji czy lootboxów, więc to jest ten element, kiedy gry mają tak mnóstwo w
cudzysłowie badziewia i śmiecia, elementów kosmetycznych, emblematów, kustomizacji postaci, elementów broni, skórek, dźwięków, animacji specjalnych, wszystkiego, żeby po prostu dodawać to cały czas i mieć tego coraz więcej i dawać możliwość graczom odblokowywać to wszystko. No i tutaj będzie tak samo, więc jeżeli ktoś będzie dostanie grę tak darmowo, jak to ma być wydane, no to może będzie mniejszy ból wydać coś na karnet sezonowy. Mam bardzo duży problem z tym, jak jest pokazany multi na tym filmie. Mam wrażenie, że po pierwsze to wygląda jak połączenie Halo 5 z Halo 4, no i to wydawałoby się logiczne, ale te mapy są jakieś znajome, to jest coś, co mam wrażenie, że cały czas widziałem, nie mogę zauważyć tutaj nic oryginalnego w jakimś projekcie i jestem tym bardzo zawiedziony. Ciekawe, jak to wszystko będzie w jakichś innych trybach, no bo podstawę chyba wszyscy znamy i jesteśmy zaznajomieni. Tutaj podoba mi się jakieś takie przemyślenie fizyczne całej rozgrywki, że rzeczy rozrzucone są na mapie, je musimy zbierać, nie ma już takiej tworzenia typu Call of Duty, tworzenia klasy, tylko musimy coś znaleźć, wiedzieć gdzie jest, no to jest uważane za takie bardziej skillowe i to jest odniesienie do pierwotnej wizji Halo. Ja jestem w sumie w porządku z tym, grałem we wszystkie, więc jakoś to wszystko pójdzie, będzie w porządku i ma to jakoś ze sobą współgrać razem z takimi rzeczami jak zupełnie nowa Linka z hakiem i muszę przyznać, że tak jak patrzę tutaj na przyciąganie elementów ekwipunku, jak widzę poruszanie się takie bardzo ciekawe wertykalnie, to mi się wydaje, że ta Linka może naprawdę nieźle działać. Oczywiście zależnie jak będzie jej fizyka zrobiona, czy będzie taka pseudorealistyczna, czy będzie taka zupełnie odjechana jak w Just Cause'ach. Wiecie, że możemy spadać i się przyciągnąć do ziemi i nie ma żadnej kary za upadek. No i to też będzie element ekwipunku, który z tego co rozumiem nabędziemy i który stracimy, kiedy zginiemy, czyli bardzo w stylu Halo 3. O, tutaj Warthog przejechał. Jeżeli podzielą pojazdy na takie malutkie części i będzie się różnie nimi sterowało w zależności od utraty tych części, tak jak tutaj widzieliśmy Warthoga bez koła, to będę zachwycony. To jest coś, co powinno być dawno temu w tej grze i to jest takie proste, a nie zostało jeszcze wykorzystane. Czekam po prostu na, nie wiem, Waspy, tak się nazywały te helikoptery z dwoma śmigłami. Boże, tak dawno nie robiłem nic o Halo. Jak stracimy jedno śmigło i wbrew fizyce będziemy po prostu przechyleni latali, albo kiedy Skorpion straci jedną z gąsienic i będzie musiał, nie wiem, będzie skręcał cały czas, będzie trzeba korygować jego skręt. O, czoperki wracają, bardzo lubię czoperki, to jest dobry pomysł na taki wyróżniający się pojazd, który jest bardzo charakterystyczny dla Halo. I niestety, jak powiedziałem, wszystko tutaj jest bardzo podobne do tego, co było. Te wnętrza baz są dość monotonne. Tutaj mam wrażenie często, że oglądam tryb Warzone z Halo 5. No i na pewno powróci znana mapka. Jak ona się nazywała? Valhalla, Ragnarok. Miała swoje wersje w wielu odsłonach Halo. I bardzo mi się podoba to, co już było widać rok temu, że jest tak jakby więcej typowo broni typowo na ołów. To jest coś, co mi się bardzo podoba, coś, co może zawalczyć ze stygmą Halo jako tego piu 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 laserków i jest coś bardzo fajnego, prawdopodobnie zrobionego pod mikrotransakcje, żeby tutaj doczepiać różnego rodzaju elementy, skórki i żeby tego było po prostu jak najwięcej kombinacji, żeby dawać graczom jak najwięcej możliwości do kupienia rzeczy, skustomizowania, no i prawdopodobnie będzie się to wszystko rozgrywać w ramach karnetu bojowego, jakoś to tak nazywają. Oczywiście spodziewam się wszelkiej maści dodatkowych trybów, szalonych tutaj playlist, to jest coś, co jest bardzo skupione wokół Halo. O, nowy element AI, będziemy mieli głosy w głowie. To jest, powiedziałbym, że to jest dobry pomysł, jeżeli nam powie, że idź tu, idź tam, powie nam, jakie mamy zadanie, powie nam, czy wygrywamy, czy przegrywamy, ale jest powiedziane o tym, że będziemy wybierać głosy. A wiecie, co to znaczy? Będą płatne głosy plus głosy w ramach karnetu, więc to jest tylko zrobione po to, żeby mieć jeszcze jeden więcej element śmieciowo-gratowy do odblokowywania.
więc już nie jestem taki zachwycony tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, oby to jakoś dało radę przejść dalej. Oczywiście wielka kustomizacja, teraz muszą na pojedyncze elementy rozbić ten pancerz, żeby jak najwięcej się zmieniało. O, tutaj bardzo fajna kustomizacja broni pojazdów, ja bardzo na to liczę, bo lubię grzebać przy spluwach w takich grach jak Call of Duty. No i tutaj może szybko zdradzę, że od roku bardzo się wciągnąłem w Modern Warfare, w przepustki sezonowe i bardzo mi się podoba ten model przekazywania gry, prezentowania gry i nie mogę się doczekać, aż wydam swoje pieniądze na karnety sezonowe do Halo Infinity. Jest zapowiedziane, że zrezygnują z mojej największej traumy. To znaczy, że jak wchodzi kolejny sezon, to karnet znika. I tutaj zapowiedzieli, że one nigdy nie znikną, że jeżeli się nałożą dwa na siebie, będziemy wybierać, który chcemy levelować. I to jest, kamień serca i coś bardzo przyjaznego użytkownikowi. Więc no, spoko, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na początku oczywiście dostaniemy taki dość bazowy rdzeń rozgrywki i się bardzo boję, że ze względu na aspekt free-to-playowy będzie on po prostu bardzo, bardzo podstawowy, będzie mało tam zawartości. No bo wciąż nie mogę uwierzyć, że taka wysoka jakość multiplayera, jaka jest zwykle reprezentowana w grach z serii Halo, no będzie zupełnie darmowa. I to jest no ciekawe, co Microsoft z tym wszystkim robi, bo to może być dość przełomowe. Oczywiście jest standardowa gadka o tym, że wszystkie odblokowywane, kupowane rzeczy są wyłącznie kosmetyczne. To jest ta ewolucja mikrotransakcji, gdzie deweloperzy zrozumieli, że inne zagrania są bardzo szybko stygmatyzowane i trzeba po prostu dbać o dobry PR i wiedzieć, jak sprzedać swój produkt. Więc wszystko ma być zrobione w ten sposób, bardzo dużo kustomizacji. No i generalnie multi, który bardzo mi przypomina Halo 5, wiecie, celowniki, odrzut broni, tego typu rzeczy, to się wszystko wydaje dość znajome. Ciekawostką jest to, że karabin bardzo mi przypomina karabin z Halo Reach. I to jest coś bardzo ciekawego. I jestem bardzo zadowolony, że to tak będzie. Oczywiście będzie bardzo duże wsparcie platform Microsoftu. Możemy przełączać się między dwoma generacjami Xboxa, między PC-tem i mieć cały czas ten progres zachowany. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, coś co powinno być standardem. I się bardzo z tego cieszę. No mam dwa Xboxy dwóch generacji rozłożone w dwóch miejscówkach, jakby to powiedzieć, w których bywam i mogę sobie kontynuować gry w ten sposób. Kiedyś mogę coś nagrać na komputerze, bo wiadomo, że tak jest łatwiej. No i to jest bardzo przyjemne. Tutaj jakieś, co to jest? Jakieś ułatwienia dla nowych graczy, miejsce, gdzie będziemy trenować, sprawdzać nowe rzeczy. Chyba będą boty. No spoko, jakieś takie treningi. To chyba nie za bardzo będzie wyjadaczy interesowało. O, BR-ka bardzo przypomina tą z Halo 2. No i wszystko się okaże, zdaje się, w listopadzie, czyli równy rok po planowanej pierwotnie premierze, równy rok po pojawieniu się na rynku Xboxa Series X i S. No i ciekaw jestem, jak to wyjdzie, bo tu dużo jest niewiadomych. Kontrowersyjna kampania, która ma naprawić bardzo dużo błędów poprzednika, problemy z grafiką, tego typu rzeczami. Ciekawe, jak to wszystko zepnie ekipa, która mnie ostatnio jednak troszkę zawiodła. Oni bardzo dobre wsparcie zapewniają Master Chief Collection i w ogóle spodziewam się, że może Halo 5 w końcu tam dołączy, żeby była sprzedawana tak, wiecie, kompleksowo. Ale no do Halo 5 też wsparcie było dobre, ale tam popełnili bardzo dużo błędów, były pierwotne problemy z Master Chief Collection, więc to takie wrażenie, które miałem przy okazji Halo 4, że oni wiedzą, co robią, troszeczkę wyparowało. No i minęło bardzo dużo czasu, tam było bardzo dużo zmian kadrowych, ludzie odchodzili, dochodzili, więc no tak naprawdę nie wiemy, kto ostatecznie robi Halo Infinite, więc niczego nie możemy być pewni, dopóki gra się nie ukaże i dopóki nie zobaczymy, jak będzie wspierana po premierze. Jestem tutaj naprawdę pełen obaw i jakiś taki pozbawiony nadziei. Zobaczę. Oczywiście wszystko na premierę. Gra będzie zaliczona, jak tylko będzie dostępna. Multi będzie tutaj męczony tak jak tradycyjnie, to jest oczywiście z Halo.
No i mam nadzieję, że obecnie Halo jest dostępne wszędzie, Halo jest tłumaczone, Halo jest bardzo łatwo dostępne dzięki Game Passowi i opcji darmowej. Wiecie, macie komputer, możecie sobie zainstalować i w ogóle sprawdzić jakąś darmówkę kolejną, więc to jest najlepszy w historii moment, żeby technicznie sprawdzić Halo, bo wiadomo, co tam się działo ostatnio w temacie Halo i może to nie jest zbyt ciekawy moment, ale jednak jest to naprawdę bardzo dostępne. To jest no, kultowy tytuł, kultowy multik, który wciąż ma pomysł na siebie i który bardzo się różni od tych najbardziej popularnych systemów obecnie. Multi. Więc to było mniej więcej to, co nam przekazano. Będzie jeszcze jakaś jedna prezentacja. Może już jest po niej, jak to oglądacie. Ale to było mniej więcej tyle. Widzimy się najpewniej w kolejnych filmach i na serwerach Halo Infinite, kiedy wyjdzie w listopadzie. Będzie to bardzo ciekawy moment dla całej marki. Więc dzięki wielkie za uwagę. Cześć!